Witajcie kochani, witam was serdecznie, z tej strony Yuken. Przed wami 17 odcinek z levelowania nowego konta Fishing Planet. Jak widzicie, mamy 30 level, a więc no dziś długo oczekiwane Michigan i Saint Crocs, czyli po prostu szczupaki. Ale moi drodzy, kończyłem wczoraj nagranie i po nagraniu jeszcze wyszedłem z białego łosia, no i stwierdziłem, że jeszcze troszkę kasy by się przydało, może żeby jedną wędkę ulepszyć. Zresztą zaraz wam pokażę, jeszcze zanim wejdziemy, jaki mam sprzęt. Chciałem jedną wędkę sobie gruntową kupić mocniejszą, żeby po prostu lepiej te szczupaki wyciągać, żeby nie łowić z kajaka, bo w ogóle zasadą tego, co będziemy robić w tym odcinku, jest to, żeby jednak łowić z gruntu. Metoda z kajaka jest super, natomiast powiem wam szczerze, łowienie z kajaka mnie kompletnie już znudziło po tym siedzeniu na białym łosiu. Tam tłukłem z tego kajaka praktycznie 3 odcinki pod rząd, także mnie to osobiście znudziło. Zrobiłem zakupy na tyle, na ile się dało. No i właśnie spotkał mnie wczoraj mały niefart Stefan. Bo skończyłem nagranie odcinka, stwierdziłem, mam jeszcze licencję na białego łosia. To po prostu wejdę i sobie tam jeszcze dołowię na nowym sprzęcie. Szybko to pójdzie, nie chodzi o exp w tym momencie, tylko natrzepię trochę kasy, żeby może coś tam kupić, może jakiś kajak, może właśnie jakąś lepszą wędkę. No i co się stało, moi drodzy? Nacisnąłem podróżuj, no i wysypała mi się w tym momencie gra. Kasa przepadła. Na szczęście jeszcze miałem na tyle kasy, żeby wejść ponownie na tego białego łosia. No ale wtedy już musiałem troszeczkę sobie ułatwić i pierwszy raz w historii troszeczkę mechanikę gry tutaj wykorzystać, łowiąc w pewnym miejscu. Nie pokazuję wam tej metody, ponieważ uważam, że robienie czegoś takiego do levelowania jest słabe. I widzieliście, jak łowiłem szczupaki, łowiłem je oczywiście na spinning. Ale dobra, mniejsza kochani, oto pokażę wam sprzęcik. A więc tak, mamy bardzo słabą wędkę, niestety gruntową. Jest do 3,8 kg, jeszcze trochę zniszczona, ale nie naprawiamy jej, bo nam kasy zabraknie. Do 3,8 kg, znaczy do 8 kg, sorry. No i tutaj mamy analogicznie 10 kg, 9 kg i dyszka. Przypon, haczyki założyłem czwórki, chociaż myślę, czy nie założę jeszcze mniejszych, może dwa, jakby za duże ryby brały. I specjalnie dałem małe żywce, żeby jakieś tam unikaty na to się nie trafiały. No powiedzmy, że wędkę na spławik mamy w miarę przyzwoitą, 11 kg, 10, 9 i 10, no myślę, że powinniśmy dać radę. No i spinning też nie ma jakiejś tam tragedii, no ale zobaczymy, czy to w ogóle na tym, kochani, damy radę. Także mam co trzeba, no i przypuszczam, że troszkę wbijemy może z dwa levele i po prostu, no niestety, będę musiał wyjść, żeby troszkę sprzęt ulepszyć. Będziemy sobie, moi drodzy, w zatoce, bo ogólnie na szczupaki fajna jest cała ta zatoka, nie bierzemy kajaka, tak jak mówię. My po prostu będziemy łowili z gruntu, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zobaczymy, kochani, jak to się sprawdzi. Czy ten sprzęt w ogóle da radę? No, to będzie taki jeden wielki test. Jak to łowić z gruntu? Jeśli nie damy radę, no to po pewnym czasie przeniosę się oczywiście na ten nieszczęsny kajak, ale poś te reklamy. Ale nie mam generalnie ochoty. Czekajcie. Gdzie my tu mamy iść? To się idzie w tę stronę. Tutaj się idzie, mamy ten kamień. I za kamieniem jest trzcinka, między trzcinkami sobie, moi drodzy, staniemy i tutaj będziemy łowić. Można tu przy kamieniu, a można tutaj. Ja generalnie bardziej preferuję tą miejscówkę. Dobrze idę? Chyba dobrze. Bardziej, słuchajcie, preferuję tę miejscówkę. No i próbujemy, zobaczymy, co to tutaj się zadzieje. Na pewno jestem w dobrym miejscu, raczej tak. To słuchajcie, pierwsza rzecz to oczywiście ta nieszczęsna gruntówka zniszczona, no ale nie naprawiałem jej dlatego, że w moim założeniu jest kupić nową wędkę gruntową. Także, moi drodzy, to jest jakby działanie jak najbardziej zamierzone. Tutaj mamy haczyki 5-0 na żywce Shiner. No i zobaczymy jeszcze. Ze spinningiem mamy blachę średnią. Zobaczymy, czy ona tutaj nam też odda, czy będzie trzeba zmienić może na coś innego. Pora jest no, nie najgorsza, w sensie, że wykres bran nie jest najgorszy, także nie będziemy czasu przesuwali. Zobaczymy,
jak to tutaj nam, moi drodzy, odda, czy będą jakieś pierwsze tutaj akcje. No jeżeli nie, no to z drugiej strony trzcinki będziemy łowić. Ale generalnie ta miejscówka mi się wydaje taka najlepsza. Mogę wam zaraz pokazać, gdzie my to jesteśmy. O, sumiki, sumika. Ktoś 13 kilo złowił. W życiu bym na tych wędkach mógł sumika nie wyciągnąć. I oby tak się stało, że mi sumik nie weźmie. Mam nadzieję, że tutaj będą tylko i wyłącznie szczupaki nam oddawały. Zobaczymy, jak to z expem, jak to z kasą. Już weszliśmy, to już, moi drodzy, wychodzić nie możemy. No i oczywiście siatkę mamy 70 kilo. I to jest to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Mógłbym kupić 90, ale generalnie jest zbyt mała różnica. Zobaczcie, moi drodzy, my tu jesteśmy. Nawet nie wiem, czy troszkę za daleko jednak nie poszedłem. Ale zaraz się przekonamy. Jeżeli nie będzie nic brało, to się cofniemy tam koło tego kamienia. To całkiem możliwe, że to też i tam było, ale to zaraz zobaczymy. Także, moi drodzy, wiecie, generalnie nie jest to zbyt łatwe wyzwanie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ten sprzęt naprawdę nie jest zbyt mocny. Ale nie chcę tego kajaka, chciałbym po prostu zobaczyć, jak to będzie bez kajaka. No bo generalnie znudziło już mi się, słuchajcie, łowienie na tym kajaku. Nie wiem, czy wy też tak macie, że no ile można na kajaku łowić. Ja lubię, jak się coś zmieniać, lubię, wiecie, coś eksperymentować. Oczywiście też i testować. Nastawiamy się głównie na szczupaki, czyli cała ta zatoka. Oczywiście można tam iść jeszcze na koniec tej zatoki, tam fajne unikaty biorą. Ale tam będziemy też łapali tego potwora, którego mamy do złapania. I właśnie zobaczmy, czy jak już tu jesteśmy, w ogóle max w siatce 10 kilo ryby, no to mnie trochę martwi, gdzieś powyżej 10 kilo nie zatrzymamy, no to jest niestety minus. No ale nic na razie z tym nie zrobimy, bo po prostu nie mamy i tak kasy, więc no trzeba sobie radzić. Słuchajcie, czy my tu mamy... Nie mamy żadnej jakiejś specjalnie. Falcon, Everatyber, Saint Croix, eksploracja. Aha, to na razie tego nie włączamy, bo takich raczej ryb nie będziemy na razie szukali, więc na razie sobie to podarujemy. A potwory? A jeszcze z leśnej willi nie złapaliśmy, ale to sobie kiedyś tam pójdziemy i... Nie ma, słuchajcie... jeszcze dostępnej, czyli czegoś jeszcze musieliśmy nie zrobić, skoro nie mamy jeszcze dostępnej misji z potworem. Przypuszczam, że trzeba najpierw eksplorację zrobić, a później się nam odblokuje potwór. Ale na razie z eksploracją sobie poczekamy, na razie chcemy zobaczyć, jak te szczupaki będą tu oddawały. No jak widzicie, na razie kompletnie nic się nie dzieje, może faktycznie czas przesuniemy, bo kompletna cisza. W ogóle nie podoba mi się ta blacha średnia, bo ona tutaj tak kijowo nam opada. Nie można fajnie przytrzymania zrobić, żebym ją zamienił na coś innego. Pławik nam odjeżdża, czyżby coś tam się zaczynało dziać powoli? O. No, zmienimy sobie, słuchajcie, ta blacha średnia raczej tutaj nam nie odda. A teraz z kolei, kochani, nie kupowałem, bo... O, blachę, może tą złotą po prostu weźmiemy. Albo ta blacha, zobaczmy, co to jest. Jest trochę cięższa. Bo generalnie chciałem oczywiście jakiegoś popera kupić, no ale no 2000, no jak widzicie, budżet naprawdę mamy bardzo nadwyrężony. Generalnie no moje takie odczucie jest, że tutaj około tych 100 tysięcy spokojnie trzeba mieć odłożone, żeby tu móc przyjść, bo patrząc na wejście, na licencję, na jakiś sprzęt, który trzeba kupić, także no myślę, że spokojnie te 100 tysięcy, moi drodzy, trzeba mieć. Myślę, że chyba źle stanąłem. I powinienem raczej tam koło tego kamienia stanąć. Więc się po prostu, moi drodzy... O, jesiotry tu nawet są. To się jesiotra złowi.
Więc się po prostu, słuchajcie, ewakuujemy stąd. I wrócimy jednak koło tego kamienia. Nie chcę iść tam na końcówkę, bo tam trzeba tak przez krzaki rzucać. Chociaż tam widzę, kolega też stoi chyba na pomoście w ogóle. To jest jakiś pomost. Ale mi kiedyś bardzo fajnie, słuchajcie, oddawała ta miejscówka, która no tutaj jest. Bardzo fajne szczupaki tu wyciągałem. Tylko właśnie nie pamiętam, tak dawno nie byłem na Saint Croixie, że nie pamiętam, czy to właśnie teraz nie za daleko zaszliśmy. Mi się wydaje, że chyba to jednak było tutaj przy tym kamieniu. Tak jak się respimy, tak mi się wydaje, że tak, tu przy tym kamieniu to musiało być. No to chyba będzie bardziej tu. Zaraz się zresztą przekonamy, moi drodzy. Będziemy mieli problem, jak złowimy rybę powyżej 10 kilo i oby tak się stało, że nie złowimy. To by było naprawdę fajnie nie złowić, tak jak zawsze chcemy, tak teraz bym był bardzo szczęśliwy, jakbyśmy powyżej 10 kilo ryby jednak nie złowili. A tu sobie rzucimy tak o... Trochę przez środek, trochę przez krzaczki. Zobaczymy. No mogę czas generalnie przesunąć, ale ten wykres brań no, nie jest jakiś zły, no coś powinno tam skubać. No. On nie jest, wiecie, na samym dole, on jest w połowie, jak jest w połowie, to te ryby już fajnie biorą. Szczególnie, że tutaj pewnie przesuwanie czasu no, nie należy do najtańszych, niestety. Mówię oczywiście o kolejnej dobie. Strasznie mi się te blachy tutaj nie podobają. Tak jakoś się nie zachowują kompletnie. Zobaczmy, jeżeli będzie cisza, to po prostu przesuniemy czas. Chociaż to deszczowa pogoda ma na to wpływ, ale nie wiem. O, spławiczek zaczyna jeździć. Jest szansa, że coś pyknie na spławiczku, moi drodzy. Jest, mamy pierwszą rybę. Ciekawe, co to będzie i czy ją wyciągniemy w ogóle. Ulululu. Dzieje się, kochani. Ale idzie chyba dobrze. O nie, tak nie do końca. Oj, 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 odjeżdża. I to mocno odjeżdża. Dobra, będziemy mieli zabawę. Słuchajcie, bez ryzyka nie ma zabawy, jak to się mówi, prawda? Nie chcemy iść na łatwiznę. O, nawet nam na... Tam to lepiej niech się odczepi, bo... Jeżeli sobie pospacerujemy sobie trochę, kochani, przy brzegu. Przy karpiach też się zazwyczaj spacerowało. Ciekawe, co nam tutaj się za pierwsza ryba wyciągnie. No jest na pewno szczupak, ewidentnie szczupak. Trudno, żeby miał nie być szczupak, ale pytanie jaki, że on tak ładnie odjechał. Medalowy. Później sobie sprawdzimy. Medalowy 7 kilo. No to powiem wam szczerze, że z dyszką byłoby już co walczyć. Jeszcze coś jest na tej wędce? Już na szczęście nie ma. No i może i dobrze. Medalowy szczupak pospolity. No okej. Okay. Okej, okay, czyli no... Mamy, słuchajcie... mamy... wędkę na 10 kilo, a z siódemką było co walczyć. No, będzie zabawa, będzie się działo. No, ale dobra, podejmuję takie wyzwanie, słuchajcie, nadal uważam, że to jest dobry pomysł. Tak się troszkę pobawić, nie tylko z kajaczka. A jak naprawdę będą jakieś problemy, to najwyżej się po prostu teleportuję na kajaczka. No co, no tutaj myślę, że nagranie zatrzymam, bo nie ma co więcej filozofii jakiś tu prawić, jak coś tutaj złowię, to wam pokażę, co złowiłem, jak złowiłem i wam opowiem. I na pewno będę też w tą końcówkę tej zatoczki chciał się udać, tam są fajne unikaty, ale tam myślę, że jeżeli już się odważę, to raczej będzie to, moi drodzy, jednak na kajaczku, bo zresztą nawet bez sensu łowić unikata, tak wam powiem szczerze, no bo jeżeli unikat ma powyżej 10 kilo, załóżmy, to i tak go do siatki nie włożę, no co mi po tym unikacie, tak naprawdę.
kasy za niego nie zgarnę, tylko exp, także... No właśnie, mamy tutaj dylemat. Mamy tutaj straszny dylemat i nie wiem, czy po prostu szybko nie wbić levelu jednak na kajaku. Żeby po prostu, wiecie, nie męczyć się na razie z tymi rybami aż tyle, tylko po prostu, żeby szybko... A tu sobie może rzućmy. Taki właśnie mam plan, wiecie, żeby chyba pójść na kajak i... Ale to jeszcze dam znać. Żeby szybko pójść na kajak, szybko wbić jakieś tam dwa levele, żeby móc kasę też zarobić. Niestety wyjść stąd, kupić odpowiednią wędkę już. O. I wtedy się już bawić z gruntu, bo myślę, że tutaj jakiekolwiek zabawy z gruntu, no to są w tej chwili raczej ryzykowne, bym powiedział. Raczej ryzykowne. Dobra, to do zobaczenia, moi drodzy, w takim razie za chwilę się widzimy i dam znać, co wymyśliłem, jak to tutaj poszło, czy coś mi się jeszcze udało złowić, a być może jakby coś tam się działo, to wam jakąś przebitkę wrzucę. No i jestem, moi drodzy, z powrotem. Chwilę połowiłem. Jak widzicie, no, wiele tego czasu się nie zmieniło. No, już parę szczupaczków mamy, kilka zwykłych, kilka medalowych. Nie ma tragedii, powiem wam szczerze. Jedna zmiana, którą zrobiłem, to założyłem sobie poperka, bo okazało się, że jednak go mam. Ja go jednak kupowałem, dlatego wczoraj mi też kasy zabrakło i musiałem ją dofarmić trochę na tym białym łosiu. Także mamy poperka, na niego też już coś złowiliśmy. I powiem wam, podoba mi się, bo za nawet zwykłego szczupaka mamy no około 1000 kasy. Za medalowego 2000 kasy. O expie nie mówię, zaraz zresztą wam to pokażę, co mam w siatce. No nie jest to jakoś dużo, ale już mamy 28 kilo zapełnione. Także zastanawiam się nadal, jest w ogóle sens iść na... Zobaczcie, mamy parę szczupaczków, 1400, 1900, 1900, 1100, 1200. Jeśli chodzi o kasę, fajnie. Exp, no nie ma tragedii. 400-500 za medalowe, no ale 200-300 za zwykłe, także no tragedii nie ma. Całkiem spoko. Wędki jako tako dają radę. Na razie na szczęście żaden jakiś potwór, kolos mi się nie trafił. Poperkiem od razu coś bierze, na tamte blachy no nie chciało. Także tutaj bym raczej polecał łowić na tego poperka 21 gram 4.0. I tak sobie łowimy. I myślę, że nie ma sensu jednak iść na kajak. Wszystko w moim przypadku zależy, jaki masz sprzęt. Jak widzisz, ja mam taki sprzęt koło 10 kilo. Daje on radę. Nie jest łatwo oczywiście, ale daje radę. No jakbyś chciał szybko wbić jednak tą kasę, no to jednak z tego kajaka może być szybciej. Tylko, że my nie mamy własnego kajaka, więc musiałbym znowu wypożyczać. To też jest jakiś tam, powiedzmy, koszt. Zastanowię się na drugiej nocce i zrobię coś takiego, że po prostu zamknę tą siatkę, moi drodzy. I tak szczyt brań mamy dopiero przed nami. Zamknę tą siatkę do fulla. Przesunę czas na następny dzień oczywiście, no bo tutaj spędzę kilka dni, żeby jak najwięcej kasy wyekspić. Być może na 33 bądź 4 levelu wyjdę z łowiska po to, żeby sprzęt dopiero jakoś tam kupić. No zobaczymy. Zobaczymy. To na razie jest spontanie. Uważam, że wiele rzeczy można robić na spontanie. Niektóre niestety trzeba trzeba zaplanować, bo to nie może być tak, że wiecie, wchodzicie na łowisko, które jest mega drogie i teraz przykładowo, gdybym z niego wyszedł, już bym tu nie wszedł, bo nie miałbym kasy. Także tu widzicie, no niby mieliśmy tej kasy sporo, bo tak ją farmiliśmy. Miałem te prawie 100 koła kasy, tam 90 parę, a niestety kasa się rozpłynęła, także wejście na tutaj na Saint Croxa, na szczupaki, no to myślę te faktycznie koło 100 tysięcy trzeba by mieć. I no ten sprzęt z 30 levelu, tak w miarę z 30 levelu też warto mieć. Jeżeli masz słabszy sprzęt, no to chyba tylko co ci pozostaje, no to po prostu łowić z kajaka i myślę, że to jest do zrobienia, czy to wtedy ze spławikówki byś łowił, czy właśnie rzucając na spinning. I takie coś pewnie zrobimy na następny dzień zapełnienia siatki, żeby sobie porównać, jak to czasowo. Więc myślę, że teraz po prostu połowię sobie z brzegu, tak sobie tutaj różnie rzucając, a później po prostu pobawimy się troszkę kajakiem. Ała, no zagadałem się, jak widzicie. A później, słuchajcie, pobawimy się troszkę kajakiem
i popłyniemy tam bardziej w głąb tej zatoczki i zobaczymy, co tam może się fajnego kryć. A wiem, że na pewno na końcówce tej zatoczki fajne szczupaki się kryją, no tylko już takie, które na pewno do siatki nie włożymy. No ale z drugiej strony, no i patrząc pod kątem bicia szybkiego expa, jest to też fajny sposób, też to wytestujemy. Także ja się na chwilę znowu spauzuję i myślę, że pokażę wam podsumowanie, jeśli chodzi o tą dniówkę, przesunę czas na następny dzień i tam wtedy pobawimy się już troszkę na kajaczku, żeby to sobie po prostu porównać, czy to jest szybciej, bo być może może być tak, że wiecie, jednak kajakiem o wiele szybciej byśmy tą siatę zapełnili, czyli szybciej byśmy wbili exp, a tutaj nam chodzi też troszkę jednak o ten czas. Także jeżeli byłoby to szybciej, to potestujemy. Ja natomiast mam z tego frajdę, mam z tego zabawę, podoba mi się to, moi drodzy, że mogę się pobawić. Chociaż no jest to taki przeskok z tym białym łosiem, bo na białym łosiu za każdym rzutem praktycznie była ryba. A tu jak widzicie, no tak średnio bym powiedział, tak średnio, nie? Tak sobie rzucam i nie zawsze nam się coś trafi. No ale wiecie, czekajcie, że nam ten spławik gdzieś nie odjechał. Niby tam gdzieś jest, ale tak daleko odjechał strasznie. Wolałbym go mieć na widoku, tak szczerze powiedziawszy. Ale jak się zacznie coś dziać, to myślę, że będzie i tak widać po żyłce. No, także tak sobie łowię w tym miejscu, jest ok. 28 kilo złowionych szczupaków, no nie ma tragedii, choć pewnie mogłoby być lepiej. Ale będę, moi drodzy, jak najbardziej próbował i testował, jak to tutaj wyciągać. Także widzimy się, moi drodzy, za jakąś krótszą lub dłuższą chwilę. Podzielę się z wami wynikami tego, co się udało osiągnąć. To taka mała niespodzianka, moi drodzy. To już mi odjechał na 50 metrów, właściwie 60 metrów już nawet było. Na spławiku, na haczykach 5.0. No, medal mi tak nie walczył, więc może to być albo jakiś duży medal, i albo jakiś unikat. Nie wiemy. W siatce już mam 40 kilo samych szczupaków, nic innego na szczęście mi nie trafiło, ale jak widzicie, cały czas walczy. Zastosuję tutaj też metody z połowu, na przykład arapajmy. Też się tu widzę, sprawdza, że troszeczkę dać, widzicie, niżej wędkę, podpompować. No, chyba o taką zabawę jednak mi chodziło, powiem wam szczerze, więc to mnie przekonuje jednak, że kajak nie do końca jest tą zabawą. Za chwilę właśnie będziecie świadkami prawdopodobnie, jak wbijam 31 level. Także myślę, że idzie to dosyć fajnie, sprawnie, bardzo ładnie te szczupaki oddają, za każdego te 1000 kasiorki jest, więc spoko. Expa też ładnie daje. Także no, mnie się to podoba, mimo że tak naprawdę łowię na dwie wędki, bo ta trzecia nie nadaje. I co my tu mamy? Jednak medal, 690 doświadczenia, zobaczcie, dwa tysiące kasy, nowy rekord osobisty, medalowy, no ale mamy nowy level, moi drodzy, cyk. Walczył jak jakiś kurcze zacięty, o, mamy siatkę, no to będzie trzeba pomyśleć, moi drodzy, bo to już będzie ta siatka 120 kilo. To już, kochani, będzie ta siatka 120 kilo, także do tej 90 nie kupowałem, także no będzie trzeba mocno pomyśleć o tym, żeby... A to sobie też rzucimy, jak się wędka ma połamać, to najwyżej. Na tych małych żywcach sobie tutaj gdzieś też rzucimy, tam gdzie się coś dzieje. Niech... O, patrzcie, już mamy kolejne branie. Także nie, jesteśmy w szczycie oczywiście. Także jednak lepiej ten czas, moi drodzy, przesuwać na te godziny szczytowe, gdzie się zaczynają, bo tutaj naprawdę zaczęło się coś teraz dziać, a tak to co jakiś czas macie te brania. Jest to po prostu bardziej nudne, mimo że... O, zobaczcie, kurde, nawet... O, pierwsza ryba, słuchajcie, będzie na... Pierwsza ryba będzie na małych żywcach, oby to coś małego było, bo ta wędka niestety nie jest zbyt nadająca się do połowu. Na szczęście chyba coś małego. Nawet daje radę, zobaczcie. Dobra, no i tak będziemy sobie na razie łowili, zobaczcie. Za chwilę będzie w sumie siata pełna.
Jakby ktoś był ciekaw, to serio, za chwileczkę mamy, moi drodzy. Za chwilę będzie siata pełna, także... Zastanowię się, co zrobić. Zobaczę, ile będę mieć kasy i zastanowię się, czy jest sens wychodzić po to, żeby kupić większą siatę. Chociaż myślę, że na tej 70 spokojnie jestem w stanie dać radę, więc ja myślę, że nie będę, jednak nie będę wychodził. Wszystko, co ma, jest mi potrzebne, to mam. Tutaj też jakieś branie było na poperku. Kochani moi drodzy, na poperku też jakieś branie było. No dobra, no to tak sobie będę łowić. Za chwilę wam pokażę swoje jakieś tam przemyślenia. Zobaczymy. O, zaraz też się coś zacznie dziać. Myślę, przemyślę w ogóle. Zobaczę, jak szybko te levele się teraz wbijają, bo teraz będę widzieć, jak szybko będzie mi wbijało do kolejnego levelu. Jeżeli dosyć szybko pójdzie... O, mamy coś też na poperku. Jeżeli faktycznie to, kochani, szybko pójdzie, no to myślę, że nie będę wychodził. Po prostu przeczekam sobie 2-3 levele i gdzieś może na 34 dopiero wyjdę i coś zrobimy. Zobaczcie, co się dzieje. Już na spławiczku coś mamy. Tutaj mamy na poperku, także coś się zaczęło w końcu dziać. Coś się, moi drodzy, w końcu zaczęło dziać i o taką zabawę mi chodziło. No nie jestem w stanie zacinać, boję się tutaj stracić. Nie wiemy, co gdzie jest. Tutaj też dosyć walczy. To nigdy nie jesteście w stanie rozpoznać. Jak idzie zbyt łatwo, to wiadomo, że jest popierdółka, ale to tak wcale łatwo nie idzie na wędce 10-kilogramowej, przypominam, bo ta spinningówka jest, moi drodzy, 10-kilogramowa. Także zobaczcie, jak odchodzi, więc nie ma moim zdaniem sensu tego tracić. Dobra, ja się tu pobawiam, się za chwilkę znowuż widzimy. Dobra, i kończę właściwie ten odcinek takim akcentem. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj złowiłem dosłownie dwie rybki, już zapełniłem siatkę. Nie, jeszcze chyba jedną mogę złowić? Nie, nie mogę, niestety. No dobra, to będziemy przesuwali czas. Słuchajcie, moi drodzy, jakie jest moje zdanie? Łowienie z gruntu jest fajne, jest troszkę zabawy, także jeżeli macie taki sprzęt jak ja, no to polecam, da on radę, przetestowaliśmy, sami widzicie. Nie będę wychodził na razie z łowiska na zakupy siatki i tak dalej, chociaż też kuszą mnie na pewno duże minogi, ale nie pamiętam, od którego levelu one były dostępne, ale być może uda się tutaj w sklepie zobaczyć. Oczywiście nie będziemy kupowali w sklepie na łowisku. Są już dostępne od 31, czyli już mam minogi dostępne, no ale no nie będę je kupował na łowisku, bo to mi wyjdzie za minogę gdzieś koło... O kurde, przez 5... 300 prawie za minogę. Nie, no to nie ma opcji, moi drodzy, nie ma opcji. W ogóle zapomnijcie. Także minogi, jak już byśmy kupili, to poza łowiskiem, nie? Ale to mimo wszystko sobie poczekamy, czyli miejscówka i według mnie jak najbardziej fajna. Ja czas przesuwam od razu, moi drodzy, na taki... Tutaj... Od razu na ten szczyt i zobaczymy. No, 2000 za przedłużenie niestety, ale tyle zarobiliśmy, czyli 19 tysięcy zarobione. Prawie 5000 expa, także nie ma, moi drodzy, jakiejś tam tragedii. To sobie rzucimy bliżej, bo przypominam, że wędka jest słabsza. Jakby za duże ryby mi brały na tej słabszej 8-kilowej wędce, to po prostu, słuchajcie, założę 2-0 haczyki. Tu są 5-0, myślę, że już nie ma co ich tutaj zwiększać. No i poperek. I tak sobie będę tutaj łowił. Biję, moi drodzy, 32 level, to pomyślimy, co zrobić. Czy będę wychodzić, robić jakieś zakupy, czy już mnie na to stać, ale też, żeby wejść później z powrotem. Będę decyzję na spokojnie podejmował i się z wami tym podzielę. Podobno teraz właśnie ktoś też tutaj pisał na łowisku, więc podobno jest tak, że ten potwór na Saint Crocs nie jest od razu dostępny, tylko dopiero od chyba 34 levelu. Także moim celem na pewno byłoby wbicie tego 34 levelu i wtedy poszukiwanie potwora, bo na tą blachę od tego potwora też fajne okazy można złowić. Ale do tego czasu my myślę, że sobie troszkę sprzęt tutaj ulepszymy. Zobaczymy, jak nam fundusze na to pozwolą, bo tu już zaczyna się, kochani, prawdziwa zabawa, jeśli chodzi o ulepszanie sprzętu i o koszty z tym związane. Także tu już naprawdę trzeba mieć głowę na karku i nie wydawać kasy na głupoty, dlatego 10 razy się zastanawiam, czy jest sens w ogóle z łowiska wychodzić, czy na przykład 5 dni przynajmniej nie tej siatki nie zapełnić na fulla,
tak jak jest, a później dopiero się bawić w większą siatkę i inne rzeczy. No, także na dowidzenia, na koniec odcinka będziecie mieli jeszcze rybkę ode mnie i zobaczycie, że bardzo szybko ten level wchodzi. Ja widzę ten pasek postępu, jak on tutaj się przesuwa, także no, jest całkiem możliwe, że jak tą siatkę teraz zapełnię, to już będzie level też zapełniony, ale raczej tak bym się nie spodziewał. Myślę, że tak dobrze to aż nie będzie, ale w miarę jestem pewien, że półtorej siatki, góra dwie siatki i level będzie zapełniony. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to pięknie idzie. Także przypuszczam, że kończąc siatkę mogę być tak za połową śmiało. 1200, 1300 praktycznie prawie kasy za szczupaczka. 300 doświadczenia. Super sprawa. Bardzo mi się to podoba. Tak łowić można. A też i w Seshiner też bardzo fajnie, jak widzicie, oddaje i nie ma potrzeby na razie lecieć po duże minogi. No myślę, że aż tak. Tym bardziej, że nie mamy aż takiego sprzętu, żeby szaleć z dużymi minogami. Także pomyślałem sobie, że duże... Aha, bo to się zawsze ten popper psuje. Pomyślałem sobie po prostu, że duże minogi się kupi dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli już chociaż jedną taką przyzwoitą wędkę, która no, takiego unikata by złowiła, no i przede wszystkim siatkę, która by tego unikata pomieściła. Na szczęście nam się żaden unikat nie trafił, taki, który by do siatki nie mógł być puszczony. Także to tyle, moi drodzy, w zasadzie ode mnie. Ja lecę dalej. Widzimy się w następnym odcinku, w którym pokażę wam, jakie miejscówki, gdzie co łowiłem i coś tam jeszcze się pobawimy z tymi szczupaczkami. Może zrobimy test oczywiście z kajakiem. Chociaż jak macie w miarę dobry sprzęt, taki jak ja mam te 8 kilo, 10 kilo wędki, jak widać, daje radę. Jest trochę zabawy, ale daje radę bez największego problemu. Dobra. Trzymajcie się, na razie, cześć.